Marzy Ci się dom z ogrodem? Twoje marzenie może się spełnić. Weź udział w loterii Kuriera Porannego, w której nagrodą główną jest dom o powierzchni 138 m2, usytuowany na skraju Puszczy Knyszyńskiej w podbiałostockich Sochoniach. W takiej jesiennej aurze chcieliśmy pokazać dom, który chcemy podarować czytelnikowi Kuriera Porannego. Dom w tej chwili jest już, jak widać, w znakomitym stanie. Wygląda właściwie tak, że można by się wprowadzać, ale musimy jeszcze z tym trochę zaczekać. Jeszcze zbieramy kupony i to jest dobra wiadomość, bo do tej naszej gry, do tej zabawy, do której zaprosiliśmy czytelników i nie tylko, no wszystkich, można wejść w każdej chwili. Trzeba tylko zdążyć. Trzeba zebrać 12 kuponów, te kupony włożyć do koperty i wysłać na adres, który jest wykazywany i w gazecie, i na naszym portalu www.poranny.pl, a potem tylko czekać na szczęście, na ten swój moment. Dom o wartości blisko 675 tysięcy złotych zbudowany jest na 1100-metrowej działce. Obecnie trwają prace wykończeniowe na zewnątrz i w środku budynku. Generalnym wykonawcą jest Universal Podlaski. Jest to budynek parterowy z poddaszem użytkowym. Posadowiony jest tradycyjnie na ławach fundamentowych. Ściany wymurowane są z pustaków ceramicznych. Więźbę dachową stanowi konstrukcja drewniana, płatwiowo-kleszczowa. Dach pokryty jest dachówką cementową. W środku mamy już tak zwany stan deweloperski. Oznacza to, że mamy wykonane instalacje elektryczne, sanitarne. Ściany pokryte są tynkiem cementowo-wapiennym. Mamy wylane posadzki. Od zewnątrz budynek ocieplony jest 20-centymetrową warstwą styropianu, wykończonego tynkiem silikonowym. Niedługo w środku rozpoczną się prace wykończeniowe. To jest piękne miejsce, ekologiczne, mamy naokoło zielony las, blisko mamy do miasta. Ten, kto wygra, to będzie szczęściarzem. Dom jest przede wszystkim energooszczędny. Zaprojektowali go architekci z biura projektów MTM Styl, Piotr Rynkiewicz i Tomasz Sobieszuk. Nie wiemy, kto wygra ten dom. Założyliśmy, że zamieszka w nim normalna, przeciętna rodzina czteroosobowa. No i układ funkcjonalny tego domu odpowiadałby takim wymogom, więc na poddaszu mamy trzy pokoje, trzy sypialnie z łazienką. Parter zawiera duży, wygodny pokój dzienny i kuchnię, w której można ustawić stół dla czterech osób. No oczywiście garaż, co widać tutaj. Bardzo porządna kotłownia, ponieważ akurat ten projekt przewiduje, że dom można ogrzewać nawet opałem stałym, szczególnie w naszym regionie jest to ważne. Ale ten dom jest ogrzewany, będzie ogrzewany olejem. Laureat loterii otrzyma dom gotowy do zamieszkania. W momencie, kiedy dom będzie przekazany użytkownikom, będzie praktycznie wykończony. Okazuje się, że będą wykonane łazienki z wszystkimi sprzętami, działająca kotłownia, schody będą drewniane. Tutaj jest miejsce na kominek. Też będzie kominek, oprócz tego oczywiście ściany pomalowane i ułożone podłogi, czyli praktycznie gotowy dom do zamieszkania. Dom jest częścią zamkniętego, ogrodzonego osiedla. Działka wokół budynku również jest już urządzona. Są ułożone podjazdy i ścieżki wokół. Biegnąca przez osiedle wewnętrzna droga wyłożona jest polbrukiem, podobnie jak chodniki po obu jej stronach. Każdy czytelnik Kuriera Porannego ma szansę wygrać tę nagrodę. Wystarczy zbierać kolejne drukowane w Porannym kupony. Warto pamiętać, że im więcej zestawów kuponów, tym większe szanse na wygranie domu. Kupony można zbierać do 8 grudnia. Losowanie nagrody głównej odbędzie się 21 grudnia. Osoba, do której uśmiechnie się szczęście, na tegoroczne święta otrzyma wspaniały prezent. Życzymy powodzenia.